Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Resident Evil Revelations. Ja jestem Sarge i dzisiaj rozpoczniemy sobie epizod 6 zatytułowany Kot i Mysz. Previously on Resident Evil Revelations. What took you two so long? At least we're here. What's up with Veltro? Straight into the depths of hell. It's a security token. It means we can scavenge the data on that radar. What the? What happened? Boss, have you heard from Jill and Parker yet? Their investigation led them out to sea. But we lost track of the ship. This is Jackass. I got the coordinates on the ship. I'm sending them now. That's not far. Chris here. I received the coordinates. We're running out of time. Damn it. Ryan, we're on our way. No właśnie, być może po dłuższej przerwie przyjdzie nam znowu pokierować Chrisem. Zresztą zaraz zobaczymy. Rozpocznijmy sobie epizod 6. No proszę, i rzeczywiście, będziemy kierować teraz z Chrisem, towarzyszy nam oczywiście Jessica. Gdzie my w ogóle wylądowaliśmy na tym statku? W jakiejś innej kompletnie części? Ciekawa sprawa. No ale dobra, w takim razie szukamy Jill i Parkera. Pamiętacie zapewne, że... No plan, just search every room. No właśnie, to będzie dość ciężkie, żeby ich znaleźć, to znaczy... Nie teraz, okej. Okay. Znaczy, my mniej więcej wiemy, gdzie jest Jill i Parker, ale mimo wszystko jest to pewne takie poszukiwanie. Stąd pewnie tytuł, Kot i Mysz. Zabawa w kotka i myszkę. Dobra, gdzie my jesteśmy, kurczę? Gdzie my jesteśmy, kurczę? Tutaj jeszcze nas nie było, jak kierowaliśmy Jill i Parkerem. Są to nowe lokacje, chociaż, kurczę, kojarzę to miejsce. Chyba jednak tutaj byłem. Tutaj znowu ten czytnik. Dobra, wezmę na razie pistolet. Tu jest wyjście z powrotem. No dobra, ruszajmy dalej. W takim razie nie ma co tutaj zostawać w tym miejscu. Nic nie mogę przeszukać tutaj Genesis póki co, ale pewnie z czasem będę mógł. Dobra, używamy windy w takim razie. Niech Jessica wchodzi. I wjeżdżamy albo zjeżdżamy, nie wiem. No tak, oto Capcom. Jessica oczywiście musi mieć jedną nogę gołą, co? Dobra, ruszajmy dalej. Znowu mi się, kurczę, doczytuje lokacja. O, to tutaj jest. Wow, są przeciwnicy. Kurde, teraz... Aj. Stawaj, stawaj, kurde. Uciekaj, uciekaj, stary. Czekajcie, wezmę może shotguna w takim razie i spróbuję ich tutaj wyeliminować. Też teoretycznie nie muszę tak naprawdę, więc sam nie wiem. Dobra, rzućmy może granat, co? Będzie lepiej. Aj, tylko że nie chciałem błyskowego, szczerze mówiąc. Dobra, coś tam oberwał. No i zginął. Czekajcie, mam jakieś inne bronie dodatkowe? Jednak nie, szkoda. W razie błyskowy musi mi wystarczyć. Ajajaj. Patrzcie, jeszcze ich tutaj więcej. Nie wiem, czy jest sens właśnie z nimi walczyć. Na razie jeszcze ich tutaj wyeliminuję. Dobra. Obrywaj. Okej, jeszcze tu jest jeden. Gdzieś z boku? Kurde. Rzeczywiście. Wow. Muszę naprawdę uważać. Ajajaj. Spadamy, spadamy na chwilkę. Tutaj. A właśnie. Czyli jednak nie ma co nawet z nimi tutaj walczyć. Po prostu się przedrzemy. Tylko, że jeszcze przydałoby się tutaj zrobić parę analiz przy okazji. Ajajaj, zostaw mnie, zostaw. Spróbujmy zrobić parę analiz, żeby przynajmniej trochę zebrać procentów i wtedy dostaniemy może dodatkową roślinkę. A tylko po 1% otrzymuję. Dobra, spadajmy w takim razie. Tędy przejdę. Kurczę, żebym ja pamiętał, którędy ja szedłem właściwie, żeby trafić tam do nich teraz. Bo już szczerze mówiąc nie do końca to właśnie kojarzę.
No ale dobra, spróbujemy przejść tędy w takim razie. Tutaj są przejścia zablokowane z tego co widzę, więc jednak chyba będę musiał... No tak, będę musiał jednak przejść chyba... A patrzcie, tutaj w ogóle było inne przejście. Okej, zabierzmy sobie amunicję w takim razie, wykorzystajmy to, że jest tutaj parę rzeczy. Co my tutaj mamy? Akurat w tym miejscu mnie chyba nie było, jako kiedy kierowałem Jill. No dobra, ruszam tędy. Nie do końca tędy chciałem iść, ale być może tędy znajdę i tak naszych bohaterów. Kto wie. O kurczę, kojarzę to miejsce. Ach, nie wiem, czy z tą stronę czasem nie idę. Powinienem do tej jadalni przejść i to, kurczę, powinienem tam dołem chyba przejść raczej. Ale może tędy też się udamy, tak naprawdę. Więc poczekajmy, niech się lokacja kolejna wczyta. Może przeładujmy w ogóle shotguna, póki jest chwilka. I za chwilę będziemy szukać dalej. Judging by the ship's condition, I believe there's a problem with the engines. I'd wager they're in the ship's fields trying to get them going again. That makes sense. We'll head down there now. Idź do Zenzy, ale czy mam pokazane, gdzie to jest? O kurczę, o, to jest tutaj, dobra. Czekajcie, mogę coś tutaj sprawdzić? Nie mogę. Zdaje się, że tutaj na dole chyba musiałem przechodzić. I tu było przejście. Wybaczcie, że nie pamiętam, kurczę, ale już... Niestety zapomniałem, gdzie to było, ale chyba zdaje się, że tędy właśnie się szło. I tutaj były właśnie te lokacje, gdzie kierowaliśmy później Jill i Parkerem. Zaraz zresztą się przekonamy. Zdaje się, że w dobrą stronę idę, zaraz zresztą zobaczę na mapkę, żeby się upewnić. Tak już na 100%. Bo niestety tutaj mi na minimapie nie jest pokazane. Tak jest, jest kasyno, patrzcie. Tutaj byliśmy przecież. Okej, co my tu jeszcze mamy? Wow, tutaj się zaraz przedrze jakiś potwór. O kurde, widzicie? Ajajaj. No bez przesady, chyba nie będę znowu z nim walczył. Kurde, chyba jednak będę musiał. Czekajcie, zobaczę czy jest przejście tam otwarte. Ale szczerze mówiąc wątpię. Pewnie znowu muszę... Tak jest, znowu muszę tutaj kurczę włożyć te monety. A więc niestety, ale muszę go pokonać. Kurde, to nie będzie takie proste. Patrzcie, dwóch jest, no chyba żarty. Dobra, to użyjmy w takim razie shotguna, myślę, że będzie najlepiej. Ajajaj, uciekaj, uciekaj, Chris! Kurde, ale już tutaj będzie ciężko, szczerze mówiąc. Granat ręczny i bardzo dobrze. Weźmy sobie ten granat. Czekajcie, żeby ich zapędzić... O, teraz rzućmy. Dobra. Tak jest, i teraz... Wow, 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 uciekamy, uciekamy! Ach, mało brakowało. Wcześniej miałem problem, żeby ich pokonać jako Jill, a to dlatego, że wcześniej miałem pistolet. Na szczęście teraz mam... mocniejszy kaliber, więc mam nadzieję, że uda mi się ich szybciej tutaj pokonać. Patrzcie, dobijmy go, jest. I jeszcze, a, muszę przeładować. No ale też kurczę, szczerze mówiąc nie mam za dużo amunicji do tego shotguna, więc też za bardzo sobie nie poszaleję tutaj. Spadaj, spadaj, kurde. Dobra, raz jeszcze. Okej, dobra, jeszcze raz uciekamy. Już tylko 6 naboi mam. Czekajcie, tu jest jeszcze granat. Ale pulsacyjny. Czekajcie. Zmienię w takim razie. A, bo to jest ten, który teraz no trzymam, kurczę. Czyli to jest ten błyskowy bardziej. Dobra, obrywaj, obrywaj. Spadamy, spadamy od razu. Okej. Nie wiem, czy ten pulsacyjny cokolwiek robi, szczerze mówiąc, tym przeciwnikom, no ale rzućmy też. Mimo wszystko. Dobra, uderzmy go. I teraz dobijmy jeszcze shotgunem. Tak jest. Dobra, uciekamy, uciekamy. Do tyłu, do tyłu. Jeszcze raz. Granat. Czekajcie, teraz karabin szybko. Strzelamy, strzelamy, strzelamy. Patrzcie, już padł. No i bardzo dobrze. Okej, czyli nie było tak źle jeszcze. Uciekajmy teraz. Został nam już tylko jeden, więc powinno pójść łatwiej. Mam nadzieję przynajmniej taką. Chciałem kurczę tamtego zbadać, ale jednak nie będę mógł za bardzo, bo już zniknął. Ajajaj. Dobra, dobijmy go, żeby zaoszczędzić trochę amunicji. No i proszę, zabity. Uff, no i całe szczęście. Patrzcie. Mamy klucz z trójzębem. No i jeszcze amunicja. Uff. Najważniejsze, że się udało.
nie podziałało. Okej, ja tu się jeszcze rozejrzę w takim razie, bo być może coś tu jeszcze leży sobie, jakaś amunicja czy coś takiego. Teraz nie czas na to. Okej, czyli jednak nie mogę zebrać monet. No ale w każdym razie musiałem ich załatwić, żeby zdobyć klucz. Czyli wygląda na to, że nie będę mógł się chyba tam przedostać na tymi drzwiami. Tylko pewnie tutaj, chociaż czekajcie. Zerknę właśnie. Co my tutaj mamy? Tak jest, tędy będę musiał przejść. Tutaj mamy właśnie ten wizerunek trójzębu. Ale czekajcie, zabieram jeszcze roślinkę. No i jeszcze zerknę tylko na wszelki wypadek, czy tutaj cokolwiek mogę zrobić, chociaż z tego wynika, że jednak nie. Nie otwiera się. Tutaj z kolei to jeszcze mamy. A, nie drgnie. Okej. Trudno się mówi. No to w takim razie ruszymy innymi lokacjami. I trochę okrężną drogą pewnie przejdziemy sobie do Jill i Parkera. Ruszajmy tędy w takim razie. I otwórzmy to. Dobra. So Veltro wants to unleash this virus on the world. Right. But it's already infected the ship. And Jill and Parker had a welcome party waiting for them. O kurde, to zaraz wybuchnie, tak jest. Okej. Okay. Tak więc spotykamy już nowe rodzaje przeciwników wobec tego. Jeszcze z takimi stworzeniami tu nie walczyliśmy. Już nie mogę zbierać niestety do pistoletu amunicji, więc muszę trochę pistoletu teraz poużywać. Patrzcie, kolejny. Tego trzeba od razu na starcie załatwić, żeby on wybuchł jak najwcześniej. Dobra. Jeszcze jest kolejny, kurczę. Strzelamy, strzelamy. Niech nie podejdzie za blisko. Ajajaj. Okej, na szczęście mi się nic nie stało, tylko Jessica trochę oberwała. Jest jeszcze kolejny. Niesamowite. Ajajaj. Dobra. Dobra, tu jest jeszcze ten gość. Niech sobie wystrzeli. Dobra, teraz go załatwimy w takim razie. Strzelamy, 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 ale on jest dość też silny. Trzeba w niego sporo wpakować. Jeszcze, jeszcze trochę. Okej, załatwiony. No i bardzo dobrze. Zbadajmy w takim razie te zwłoki. Okej, mamy dodatkową roślinkę. Jest też jakiś przedmiot tutaj. Słyszę chyba kolejnego przeciwnika. Dobra, zabierzmy stąd. Granat ręczny. I jeszcze się szybko cofnę, bo tutaj mamy jeszcze naboje. Dobra. Zawsze te 5 dodatkowych naboi się przyda. Jestem też troszkę ranny, ale na razie nie będę jeszcze wykorzystywał może roślinki zielonej. Tylko jeszcze przejdę kawałek bez używania. Tutaj mamy kolejny przedmiot. I jeszcze coś tutaj leży w pobliżu. Tylko gdzie? Tam. Dobra, teraz już gotowe. I załatwmy jeszcze tego przeciwnika tutaj. Parę strzałów w głowę. Powinno zdać egzamin. Tak jest. Tam są jeszcze kolejni. Kurde, strasznie tutaj dużo, trzeba przyznać. Kurczę, tylko 1% skanu, niestety. Amunicja do pistoletu, bardzo fajnie. Oho, tutaj rzucimy może granat, co? Tak jest. Ale jeszcze żyją skubani. Dobra, ten padł. No i w sumie oboje padli. Bardzo dobrze. Skanujmy ich. Okej. Okay. Nieraz po 1% dostaję, a nieraz 16%, ale te 1% pewnie dlatego, że skanuję ciągle te same rodzaje wrogów, podejrzewam, w krótkim czasie. Mimo, że to jednak jest inny przeciwnik. O nie, 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 nie. Ach, dobra. Zwróćcie uwagę, że ci przeciwnicy są zawsze w ciasnych pomieszczeniach, żeby trudno było od nich uciec. Oho! Patrzcie, gdzie jesteśmy. Jest ta winda, dobra. Czyli w takim razie użyjemy windy teraz, żeby zjechać na dół i tam już będzie Jill oraz Parker. Jeszcze tylko zerknę na te drzwi, chociaż podejrzewam, że nie będę mógł ich otworzyć. A patrzcie, jednak. Jednak mogę. Nie no, ale teraz najważniejsze jest ruszać tą windą. Aha, pewnie, kurczę, nie będę mógł jej wcale użyć, podejrzewam. Chociaż niby jest zasilanie. Jest kluczyk. No proszę, czyli zjeżdżamy. Nie będę tracił czasu w takim razie na zwiedzanie tamtych pomieszczeń. I patrzcie. Somebody! Anybody! I'll be at your service! Forever! Don't give up, Parker! There has to be a way! No właśnie, już jest tam coraz więcej wody niestety. Dlatego naprawdę musimy się pospieszyć. Okej. Okay. Jesteśmy już naprawdę blisko. Więc ruszajmy.
Hunter is gonna owe me a nice dinner for saving his ass. Nie jestem pewny, czy idę akurat w dobrą stronę. Czekajcie, ja jeszcze bym sprawdził tamtą stronę. Chyba tam, po którejś właśnie stronie był ślepy zaułek. Więc ja bym jeszcze zerknął sobie właśnie tutaj. A no tak, tutaj były te drzwi zablokowane, okej. Dobra, spadamy w takim razie i ruszamy na pomoc jak najszybciej. Okej, wchodzimy. I tutaj zejdziemy sobie na dół. Idziesz, Jessica? Pewnie, że idziesz. Dobra, schodzimy. I przechodzimy tutaj. Już jest naprawdę blisko, kurczę, i mam nadzieję, że będę dobrze kojarzył drogę do Jilly Parkera. Zresztą teraz mamy już strzałkę, która nam pokazuje, gdzie to jest, więc nie ma większego problemu. Wow! A nie drgnie, kurde. No dobra. Czyli co, trzeba będzie ich tam wyeliminować w takim razie. Wchodzimy więc. Nie mogę wcale tych skrzyni używać. Spróbujmy. Jazda, jazda, nie wybuchnie. Okej, przynajmniej oberwali pozostali. No i bardzo dobrze. Dobra, zeskanujmy. I jeszcze szybko się wrócę, żeby zebrać sobie amunicję, chociaż i tak nie będę mógł zebrać całej. A nie, już zebrałem. Okej, mniejsza o to. Skoro zebrałem, to okej. No i ruszamy dalej. Tylko też uważajmy, żeby tamci, kurcze, wybuchający mnie tutaj nie załatwili za chwilkę. Biegnij, Chris, biegnij. Nie zostało wiele czasu, szczerze mówiąc. No, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Ach, dobra, teraz czas w takim razie użyć wreszcie roślinki. Staram się teraz używać pistoletu, bo sporo tutaj naboi do pistoletu leży, więc wolę wykorzystywać pistolet. Wow! Wolę wykorzystywać pistolet, żeby później... Pięknie. Żeby później po prostu móc zbierać te naboje, bo jak będę miał maksa, to wiecie, nawet nie będę mógł zebrać naboi. Więc to mi się na nic nie zda wtedy. Okej, patrzcie. Są kolejne pomieszczenia. Ten gość jest... Czekajcie, zaprośmy go tutaj. Wow, tutaj są jeszcze kolejni, kurde. Odsuń się ode mnie, zostaw mnie, kurde. Dobra. Tamten by mógł przyjść, o właśnie. I teraz wybuchnie wokół nich. Pięknie. I właśnie w ten sposób trzeba wykorzystywać, kurcze, elementy otoczenia, jak i przeciwników innych. Można naprawdę sporo zyskać dzięki temu. I zaoszczędzić oczywiście amunicji, bo ten przeciwnik po prostu wybuchł i dzięki temu padli pozostali. Naprawdę sporo amunicji zaoszczędziłem w ten sposób. Kurczę, tylko po 1%. Dobra, trudno się mówi. Zobaczmy jeszcze tutaj, bo tu jest sporo amunicji, widzę. Do strzelby. O, do strzelby mi się przyda bardzo. Przeładujmy ją od razu. Okej. Tu jest jeszcze broń automatyczna, tu tak samo. Już niestety do broni automatycznej nie mogę zbierać więcej. No i jest jeszcze zielona roślinka. Tego użyjemy? Nie, bo to już było użyte przez Jill. No dobra, to ruszamy dalej w takim razie. Lecimy. Patrzcie, tu jest ich jeszcze więcej. Kurde. Bez przesady. Ajajaj. Dobra, nic nie oberwałem. I składamy tędy w takim razie. Nie będziemy w ogóle tamtych ruszać, bo po co właściwie? Nie ma sensu. Wchodzimy. Mam nadzieję, że Jessica pójdzie za mną. Tymczasem tutaj jest przejście. Raz, jazda, jazda, jazda. Okej. Szybciej, szybciej, jesteśmy prawie na miejscu. Wow. Jesteśmy w innym czasie w ogóle tutaj. Albo za późno, albo za wcześnie. Kurde. Nobody home. Where'd you go? Jill. No tak, i właśnie takie, kurcze, zwroty akcji mi się podobają w tej grze. Wydawało nam się, że ruszamy na ratunek Jill, a okazuje się, że prawdopodobnie przeszliśmy tutaj za późno, po prostu w innym czasie to się działo, niż była tutaj Jill. Pewnie za późno, dlatego że tamten kompan nam powiedział, że Jill i Parker są w maszynowni, więc musieli już stąd uciec najwyraźniej jakoś i pewnie zaraz się dowiemy, jak uciekli. Przynajmniej tak podejrzewam, ewentualnie wcielimy się właśnie w tamtych mniej znanych nam kompanów. Patrzcie, jednak Jill Parkera.
Okej, co my teraz zrobimy właściwie? This is not good. There must be some way. Dobra, spróbujmy zanurkować. I co my tutaj mamy? Tego nie chcę czytać, bo to już czytałem wcześniej. No i co? Nie wiem, czy kurczę Jill ma tutaj nieograniczony tlen. A tu muszę coś zrobić pewnie. Muszę znaleźć sposób na otwarcie tego. Okej. Okay. No dobra, to szukamy w takim razie takiego sposobu. Tylko, że kurde. Patrzcie, jest coś. Jest rura. Okej, okay, no i teraz nam się pewnie uda to wyważyć. Lecimy, lecimy. Okej, okay, szybko ruszamy tutaj myszką na boki. Kurde. Serio? Jeszcze się nie udało, dobra. Okej, okay, Jill, muszę przyznać, że naprawdę długo wytrzymujesz pod wodą. Chociaż czekajcie, patrzcie, ekran mi się... Wow! Szybciej, 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 wynurzmy się. Już mi się wydawało, że ekran mi się chyba robił czarno-biały, więc to oznaczało prawdopodobnie, że już traciłem jednak tlen. Patrzcie, teraz jest kolorowo. A więc też muszę się wynurzać co jakiś czas. Dobra, szukajmy czegoś jeszcze, jakiegoś elementu otoczenia. O ile w ogóle coś tutaj będzie. Na razie niestety nic takiego nie widzę, chociaż patrzcie, jest. Kolejna rura. No dobra, w takim razie szybciej do tej kraty. No i teraz powinno już się udać, mam przynajmniej taką nadzieję. I znowu to samo. Ruszamy myszką na boki. Powinno się udać. Tak jest. Pięknie. No problems, hit you? A little close for comfort. No proszę. Pewnie teraz jakoś opuścimy poziom tej wody i dopiero wtedy wejdzie tam właśnie Chris z Jessica. Mi się przynajmniej wydaje. Zobaczmy. Amunicja do strzelby. Walizka z amunicją do strzelby. I schodzimy na dół. It's still filling up. Power's back. We can bring down a bulkhead in the control room. Okej, okay. Czyli mamy pokazane, gdzie jest punkt, znaczy pokój kontrolny. Więc tam też zaraz wyruszymy. No i widać, że woda jest ciągle na wysokim poziomie, a więc to oznacza, że wtedy, kiedy kierowaliśmy Chrisem, to po prostu... Wow! Ajajaj, zostaw mnie, zostaw mnie! Że wtedy, kiedy kierowaliśmy Chrisem, to po prostu było to już po czasie, jak właśnie udało się Jill... Kurde, i znowu! Chciałem mu uciec, ale się nie udało. Dobra, lecimy tędy w takim razie. Dobra, jednak trzeba ich załatwić tutaj, bo będą mi przeszkadzać ciągle. Okej. Okay. Na razie się nie leczę, bo jeszcze nie jestem aż tak załatwiony. W każdym razie, kiedy Chrisem kierowaliśmy, to... Wow! To jeszcze wtedy Jill tutaj... Znaczy nie, inaczej. To już wtedy Jill tutaj wraz z Parkerem właśnie opuścili ten poziom wody. Kurde, jest kolejny! Ależ teraz obrywam. Za dużo zdecydowanie. Czekajcie, weźmy sobie karabin. Gdzie teraz? Tu jest. Okej. Okay. Jeszcze trochę. Dobra, załatwiony chyba. Tak więc fajnie, kurczę, twórcy tutaj się bawią czasem po prostu. Ciągle coś się zmienia. Patrzcie, jeszcze w ogóle tutaj sobie zabiorę stąd amunicję. Pistolet. I też do pistoletu. Okej, okay, wchodzimy. The power's back. We can use it. All right. That should hold us for now. I'll check the control system. Damn it, I don't have a signal. Maybe the antenna array is out. It's on the observation deck. Maybe we can fix it. I'm sure the view is nice. Me too. Let's move. No dobra, no więc spróbujemy teraz naprawić antenę. We can climb up there from the hall. Okej, idź do korytarza. I widzicie, wcześniej jak kierowaliśmy Chrisem, to tutaj właśnie była już ta dźwignia przesunięta.
No i bardzo dobrze. Chociaż poziom wody jeszcze się chyba nie obniżył w sumie. Zobaczmy tutaj, czy ja mam jakieś nowe części. Oszołomienie. I obrażenia 2. Dobra, zaraz zobaczymy. Obrażenia 20%. Zwiększa siłę ognia o 20%. A oszołomienie zwiększa szansę na oszołomienie przeciwnika o 50%. Nie, pistolet to chcę zostawić, tak jak jest teraz, ale ewentualnie inne bronie sobie jeszcze ulepszymy. Mogę sobie obrażenia zwiększyć shotguna? Mogę, ale szczerze mówiąc wolę karabin sobie ulepszyć w tym momencie. Tylko zobaczę jeszcze... O właśnie, bo tu jest niepotrzebnie przydzielone. Okej. I to będzie wszystko. No dobra, to w takim razie ten karabin sobie ulepszymy. Wyrzucimy tutaj obrażenia 2, czyli zwiększymy obrażenia o 20%. Oprócz tego... Możemy jeszcze dodatkowo te obrażenia dodać? Nie, nie można niestety. To weźmy te oszołomienie może, czemu by nie? Już nic poza tym nie mogę niestety sobie tutaj dodać. Zobaczmy ewentualnie jeszcze to. Szybkostrzelność, bliski zasięg, moc obalająca. Dobra, zostawimy w takim razie na razie tak jak jest teraz. I ruszajmy dalej. Najwyraźniej muszę iść chyba tędy. Zobaczę w ogóle. Tak jest, patrzcie, tam muszę wejść z powrotem. Dobra, czyli trzeba będzie wjechać na górę. Lecimy więc tędy. Wow, spadaj, spadaj! Kurde, nie zdążyłem. Ach. Dobra, niedobrze, niedobrze. Rzućmy może granat. Kurde, świetnie jeszcze. Akurat Parker strzelił w granat i przez to wybuchł tak wcześnie. Przez to też oberwaliśmy trochę. No ale jeszcze nie będę zbierał, znaczy nie będę używał jeszcze roślinki, bo jeszcze nie mam aż takich dużych obrażeń. I okej, przejdziemy teraz tędy, chociaż tam są drzwi zablokowane. Ale, przecież drzwi nie potrzebuję, bo mam tutaj windę. Więc wjedziemy sobie z powrotem na górę, tak jak już mówiłem. No właśnie, też zwróćcie uwagę, że winda właśnie była wtedy na górze, jak kierowaliśmy Chrisem. No. We're on the Queen Semiramis. Quint learned there were two ships during his investigation. Wow. You must be on the Queen Zenobia's sister ship. Jill and Parker are probably being held on that ship. Have you been able to locate it? No, but I've got my top people on it. Not much time has passed, right? Correct. It's possible that up until a few hours ago, the ships were traveling together. Search the area, see what you can find. Roger that. No tak, przecież jesteśmy na innym statku w ogóle, a nie... Okej, ciekawa sprawa, naprawdę. Trochę byłem zdezorientowany w takim razie. Tam mieliśmy nawet chyba pokazany napis właśnie, jak weszliśmy tutaj Chrisem do tamtego pomieszczenia. Mieliśmy tam właśnie nazwę tego drugiego statku. A ja na to nie zwróciłem za bardzo uwagi, niestety. Dobra, teraz pytanie, którędy przejdę? Czy tędy się uda ewentualnie? W ogóle zobaczę. Niby można, ale sam nie wiem, czy jest sens, prawdę mówiąc. Dobra, może zobaczymy tędy. Może się uda faktycznie tędy przejść jakoś. Ruszamy tędy. Okej. I teraz na górę. Wow! Chyba jakiś żart. Co to jest? Ajajaj. Oberwał? Zginął już? Spadajmy, spadajmy. Wow! Jeszcze on wybucha, kurde. Dobra. No ale w każdym razie Chris z Jessica byli na innym statku. Jest to statek siostrzany dla Queen Zenobia. Who knows? We haven't seen hide nor hair from them since that video. Yeah, I don't like it. The sooner we get to the observation deck and contact HQ, the better. At the very least, I hope they've picked up Chris's whereabouts. A ponieważ są to statki siostrzane, to właśnie dlatego identycznie wyglądają praktycznie i chodziliśmy po właściwie identycznych pomieszczeniach. Dobra, jesteśmy tutaj, no i jesteśmy na dobrej drodze, żeby wejść do głównego holu chyba. Teraz wypada tylko przejść tędy. I to będzie tutaj. Okej, a więc czekajmy tylko na załadowanie kolejnej sekcji, no i zaraz zobaczymy, co zrobimy dalej. Przejdziemy tędy jakoś właśnie
jakoś naprawić tą antenę. Tylko ciekaw jestem, którym to dokładnie się uda przejść. Tu jest chyba winda, z tego co widzę na mapie. Okej. Co ja tu znowu znajdę? Nieciekawego. Nawet nie chcę wiedzieć. Na razie jest spokój, ale... To jest wręcz taka niepokojąca cisza. No dobra. W takim razie użyjemy teraz tej windy tutaj. Spróbujemy wjechać na górę. Coś mi się wydaje, że będziemy mieli jeszcze jakieś kłopoty tutaj. Ach, no właśnie. Wow! Patrzcie tylko na to. To pięknie. Kurde. Czekajcie, może lepiej shotguna wezmę. Możesz. Co to jest? Dobra. Przeładuj. Okej, 4 strzały. Dobra, na szczęście mam sporo naboi, więc nie powinno być tak tragicznie. Okej, jeszcze raz. Oczywiście nie mogę w tą skorupę trafić, bo wtedy nic nie zrobię. Dobra. Teraz z tej strony. Lecimy. Aj, muszę skubany się porusza ciągle. Żebym tylko trafił go w skorupę, co? Dobra. Czekamy na kolejne ataki. Gdzie? Tutaj. Okej. Bardzo ładnie. Jeszcze. Obrywaj. Dobra, przeładuj szybciej, Jill. Dobra, jeszcze raz. Bardzo ładnie. Okej. I jeszcze raz. Całe szczęście, że te 4 strzały wystarczają zazwyczaj. No, poszedł sobie chyba. Bo wjeżdżamy na górę. No, chyba na to wygląda, że już droga wolna. Bardzo dobrze. A więc jesteśmy na górze. No dobra, tutaj chyba nie będę patrzył znowu na części, bo nie mam nowych. Gdzie my jesteśmy, kurczę? Znaczy wiem, gdzie jestem, ale fajnie to wygląda. Wow! O nie! Okej, no dobra. To już wiem, po co jest tutaj ta butla czerwona. Zaraz jej użyjemy w takim razie. Chodź tu. Podejdzie, czy nie za bardzo? Ruszył teraz na... Wow! Okej. Czekajcie, teraz można go uderzać chyba. Ach, trochę za późno. Dobra, raz jeszcze. Schowam się w takim razie tutaj i też pójdzie prosto na mnie prawdopodobnie. Tak jest. Bardzo ładnie. Dobra, teraz strzelamy w niego szybciej. Jeszcze. Okej, spadajmy. Na szczęście jest tutaj sporo amunicji jeszcze, więc mamy w czym przebierać. Okej, jesteś tutaj, co? Przyjmy trochę karabinu może. Co on teraz zrobi? Bo niestety już innych butli tutaj nie ma, więc nie będzie tak łatwo. Orzesz! Dobra, wziąłem sobie wyleczenie. Patrzcie, znowu stoi, kurde. Naprawdę musimy uważać tutaj. Ajajaj. Dobra, udało się uniknąć na szczęście. Strzelamy dalej. Ciągle w to staram się strzelać, chociaż ewentualnie można też w ten jego dziwny łeb próbować. Okej. Muszę w dobrym momencie wcisnąć górę, to wtedy zrobię unik po prostu. Okej, może lepiej w łeb właśnie strzelać i będzie lepszy rezultat. Wypadałoby teraz wziąć amunicję, co? Ajajaj, unikaj! Dobra, udało się. Że do strzelby tak średnio mi się przyda teraz, prawdę mówiąc. Okej. Nie jest najgorzej. Co on robi? Przeładuj, kurde, za późno. Jeszcze raz. On naprawdę jest silny, kurcze. Aj. Stawaj, Jill. Dobra. No i znowu będzie atakował. Pięknie.
Udało się znowu uniknąć. Jeszcze raz go dobijmy. Szybciej, szybciej. Ajajaj, znowu będzie atakował, czy nie? Pewnie tak. Patrzcie. Bardzo ładnie. Lecimy znowu na niego. Może spróbujmy tutaj mu celować, bo zdaje się, że ten łeb prędzej mu odbierzemy. Wow! Energię. Ajajaj. Kurde. Dobra, uciekaj, uciekaj. Wezmę lepiej sobie roślinkę. Kurde. Dobra, znowu wstajemy. Szybciej, szybciej. Wciskamy F. Okej, zdążyłem. Jeszcze raz. O nie, 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 nie. Zapomniałem, że muszę przeładować. Dobra, teraz może się uda prędzej. Kurde, nie zdążę nawet. Czekajcie, przejdźmy tutaj i zabierzmy coś. A nie, to nie jest amunicja! Wow! O, brakowało. Może teraz. Okej, szybko się teraz odwraca już. A to oznacza, że powoli może już go wykańczamy, kto wie. Zbieramy amunicję. Co, tak się tu kręcisz koło mnie? Czekajcie, weźmy sobie... Oho, teraz! Podejdźmy do niego szybciej. Strzelajmy mu ten pysk. No. Dobra. Ajajaj. Znowu trzeba szybko wstawać. Jazda, jazda. Okej. Czekamy, czekamy. Niech atakuje. Dobra. I znowu, dobijamy go. Kurczę, strasznie dużo amunicji trzeba zmarnować. Mistrz uników, okej. Otrzymałem osiągnięcie za unikanie jego ataków. W ogóle zrobienie uników w całej grze. Ach, teraz to mi nie wyszło. Dobra, jeszcze tylko mam dwie apteczki. Muszę uważać też na to. Chciałbym tutaj zginąć. Dobra. Teraz może lepiej będzie. Okej. No, uwaga, uwaga, uwaga. Co on robi, co on robi? Już się jakoś wolniej porusza. Może to już końcówka jego energii, kto wie. Czekamy, czekamy, czekamy. Dobra. I znowu strzelamy tutaj. Tak jest, pięknie. Okej, coś tam kurczę Parker oberwał. Ale nie zwracajmy na to uwagi. Strzelamy dalej do niego i unikamy jego natarć. Kurczę, i znowu się nie udało. Trzeba naprawdę idealnie wyczuć ten moment. Patrzcie, znowu pada. Uff, udało się. No, trzeba przyznać, że walka była dość wyczerpująca, ale też dało się go pokonać bez większych problemów. Znaczy, oczywiście, sporo oberwałem, ale mimo wszystko nie było aż tak trudno. Dobra, domyśliłem się tego. Chcę jeszcze pozbierać amunicję. Spokojnie. Tutaj mamy jeszcze walizkę z amunicją do karabinu. No i tu jeszcze amunicja oraz zielona roślinka. Dobra. Tej windy teraz nie będę wcale używać. Zobaczmy jeszcze Genesis. No właśnie, jeszcze mam coś tutaj dodatkowego. Zobaczmy, co to jest. Niestety tej amunicji... A nie, jednak mogę teraz zebrać, okej. Wydawało mi się, że tamtego nie mogłem. Czekajcie, teraz zobaczę. Tylko jeszcze coś tutaj leży. Przede wszystkim jego. Chcę skanować i teraz co poza tym. A, tu jest coś. Dobra, i jeszcze coś oprócz tego. Kurde, czekajcie, najpierw wezmę, spróbuję wziąć to. A patrzcie, jednak mogę zabierać. No i gdzie jest ten jakiś przedmiot jeszcze? No bo chyba nie chodzi o to, bo już przecież go zbadałem. A może jednak? Okej. Badamy go do skutku w takim razie. No proszę, całkiem sporo skanów. No, dopiero teraz, okej. Gdzieś to tutaj jest jeszcze do zbadania, patrzcie. Tylko gdzie konkretnie? To już zbadałem, więc okej. Może na górze? Gdzie to jest? Tam jest na górze rzeczywiście. Dobra. Zabierzmy jeszcze stąd. Amunicja do strzelby. No i bardzo dobrze. I wchodzimy na górę w takim razie do anteny. Spróbujemy coś z nią zdziałać. Tutaj jest to, co sobie sprawdziłem. Karta Veltro, no proszę. Czyli ona pewnie jest do tego czytnika kart, okej. Czyli kolejne drzwi będą stawały przede mną otworem. I jako pierwsze już od razu tutaj. Super. Dobra, jesteśmy znowu na zewnątrz.
No i czas pozbierać najpierw amunicję stąd, a następnie wejść na samą górę. Good to take in the fresh air. We got a lot more than we bargained for on this ship. Yeah. We've been fighting for our lives this whole time. I hope we can catch our breaths after checking in with HQ. Dobra, i patrzcie tutaj. I'll check the antenna's wiring. Spróbujmy coś w takim razie zdziałać. Znowu będzie kolejna prosta minigierka. Okej, musimy to odpowiednio po raz kolejny połączyć. Czekajcie, jak to ustawić teraz? Żeby jednocześnie nie pomieszać za bardzo. O, jeszcze to jest źle, dobra. Czyli będzie tak, coś takiego. Okej, co dalej? Teoretycznie już jest dobrze. Aha, bo tu też chyba nie może być, nie może przekraczać swoich linii, zdaje się. Przynajmniej tak mi się teraz wydaje, kto wie. Zobaczmy w takim razie, czy to o to chodzi. Chyba tak. Tylko, że to ma być tutaj, a to tu. Okej. Co się stanie? This is Vermilion. Headquarters, do you read? O'Brien here. Are you two all right? We did it! Boss, it's Parker. Shit hit the fan here. It hit really hard. I know. The whole thing was a setup, and we fell for it. How do you know? How do you know it's a setup? What is it, boss? Say something! Just stay put. I've got an emergency call. No, wait! Director O'Brien, we've received an emergency call from the ESF. They've reported satellite movement. The European Security Force? Go on. Yes, sir. Apparently Terra Grigia's solar energy integrator is being reactivated. Already in motion, are we? Looks like somebody's found a Queen Zenobia. You haven't changed a bit. Parker! HQ, what's going on? All hell's about to break loose. The solar energy matrix has activated. They're aiming at the Veltro hideouts on the Mediterranean, disguised as cruise ships. Satellites that destroyed Terra Grigia. Are right above us. They can't just ignore the ultimatum and obliterate the ship. Boss, get us out of here. Sorry. But I can't authorize that. Że co? Kurde. No i oczywiście w takim momencie zakończyć odcinek. No proszę. No to tym bardziej jestem teraz zaciekawiony, co będzie dalej. Wow. Naprawdę się, kurczę, skomplikowała sprawa. Jednocześnie, kurczę, ten O'Brien mi się cały czas naprawdę nie podoba. Ciekaw jestem, czemu nie może na to zezwolić, żeby nas stąd zabrano. Być może ma jakieś konkretne powody, ale tego się dopiero dowiemy w kolejnym odcinku w takim razie. Po raz kolejny otrzymuję klasę S i to za wszystkie rozdziały. Okej, kolejne etapy szturmu, widzę, odblokowałem oraz nowy strój. Ale to teraz nie jest ważne. Tryb szturmu kiedyś tam wam zaprezentuję po przejściu kampanii. A na razie zapraszam was w takim razie do oglądania kolejnych odcinków, które będą się codziennie pojawiać. Jeśli ten wam się podobał, to zostawcie jakiegoś kciuka w górę. No i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!